Cześć, witaj na kanale Rodej. Dzisiejszy temat lekcji jest podkład bluesowy, podkład rock'n'rollowy. Tylko modyfikacje tego podkładu, jak stworzyć swoje wersje, jak się przesuwać po gryfie z tym. Bo to, co pokazywałem, były z użyciem pustych strun, pustej struny piątej, pustej struny czwartej, pustej struny najgrubszej, też szóstej. Natomiast tutaj, o co tutaj chodzi, że my możemy sobie to zmodyfikować w odpowiednich tonacjach dla naszych potrzeb. I teraz jak ten pattern rytmiczny w ogóle wygląda. Tak naprawdę jest to kwinta czysta, czyli na przykład łapiemy dźwięk najgrubszą strunę na trzecim progu i piątą strunę na piątym progu. To jest kwinta. I my, żeby wyszedł taki bluesik fajny, takie coś, to musimy dołożyć jeszcze na kolejnym progu, na strunie też piątej, 7. Czyli mamy na trzecim progu struna piąta, struna szósta, przepraszam, najgrubsza struna. Jest dźwięk G. Dokładamy tutaj dźwięk na strunie cieńszej, to jest dźwięk D. Podstawowa wersja, a dokładamy palec na strunie piątej na siódmym progu. Czyli tak, grałem na strunie piątej i czwartej, okej, szóstej i piątej, dokładałem ten paluszek, później robiłem to samo, tylko na strunach cieńszych, też dokładałem ten paluszek, a żeby zakończyć frazę, w ogóle grałem ten power chord 5-7 na strunie piątej i czwartej i 3-5 na strunie czwartej i piątej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I... Możemy być więcej tych uderzeń, to zależy od waszego widzimisię. Natomiast teraz tak, możemy ten cały motyw przenosić w dowolne miejsce, na przykład od najgrubszych strun, ale pierwszy, trzeci próg. Tutaj troszeczkę sobie urozmaiciłem po prostu po tych dźwiękach, które dokładałem. Zagrałem taką krótką wstawkę, kończącą frazę, po prostu takiej jakiejś... Także myślę, że to wszystko jest jasne. Najważniejsze to, żeby ten sam schemat mieć obcykany w różnych progach. Po prostu za zadanie sobie uznajcie, że po prostu przesuwamy ten schemat po dowolnych progach na gitarze. Ostrzegałbym tylko przed drugą i trzecią struną. Tam musimy cały ten motyw troszeczkę przesunąć, jeżeli chcemy grać to na strunie też drugiej, aczkolwiek to nie będzie też brzmiało fajnie. Także dobra, myślę, że to wszystko jest tutaj w miarę klarowne. Po prostu graj, ten napis, po prostu graj. Po prostu graj i działaj na gitarze. Na razie, popatki.